to trudny czas dla nas wszystkich. Z drzew opadły już wszystkie liście, na zewnątrz robi się coraz zimniej, a śnieg jest typowym znakiem zimowej pogody. Zima to pora roku, w której zwierzęta walczą o przetrwanie. Minusowe temperatury nie sprzyjają ich funkcjonowaniu. Jednak zwierzęta nauczyły się żyć w naszym klimacie. Chcecie dowiedzieć się, jakie sposoby mają zwierzęta, aby przetrwać zimę? Pierwszym ze sposobów przetrwania zimy to migracje, czyli przemieszczanie się niektórych gatunków ptaków do cieplejszych krajów. Ptaki te odlatują, aby uciec od zimowych temperatur oraz aby znaleźć pożywienie, które zimą może być niedostępne lub utrudnione w znalezieniu. Do ptaków opuszczających nasz kraj na zimę zaliczamy m.in. bociany, jaskółki, słowiki, czaple, żurawie oraz dudki. Niektóre gatunki ptaków przylatują do nas na zimę. Są to m.in. gile, jemiołuszki oraz zięby. Nie zapominajmy również o ptakach, które zimują w Polsce. Możemy spotkać m.in. wróble, sikorki, sroki, łabędzie. Pomagajmy naszym powietrznym przyjaciołom. Możemy na przykład zrobić karmniki, by dokarmiać je zimą. A jakie Wy macie pomysły na wsparcie ptaków zimą? Drugim sposobem zwierząt na przetrwanie zimy to sen. Wiele gatunków zwierząt decyduje się na przespanie zimy. W sen zimowy zapadają m.in. niedźwiedzie brunatne, borsuki. Głównym zadaniem tych zwierząt podczas okresu letniego i jesiennego jest intensywne żerowanie w celu zgromadzenia tkanki tłuszczowej oraz poszukanie odpowiedniego miejsca do spokojnego zimowego snu. Między innymi jeże, nietoperze oraz gady i płazy zapadają w stan hibernacji. Hibernacja jest podobna do snu zimowego. Nazwy te są często używane zamiennie. Zima to czas, kiedy głównym problemem są niskie temperatury oraz braki w dostępie do pożywienia. Jednak i zwierzęta radzą sobie z tym problemem. Gromadzenie zapasów latem i jesienią to jedna ze strategii zdobycia pożywienia na zimowe czasy. Ekspertami w tej dziedzinie są sójka oraz wiewiórka. Gromadzą one swoje zapasy i chowają w różnych miejscach. Zmiana diety na pokarm, który jest łatwo dostępny. Przykładem jest dzięcioł, który latem żywi się głównie owadami, natomiast zimą zmienia pokarm na nasiona drzew i krzewów. Podobnie dietę zmienia jemiołuszka. Pamiętajmy również o dużych ssakach, takich jak dziki, sarny, żubry, które często szukają pożywienia pod śniegiem. Aby ułatwić im przetrwanie, leśnicy przygotowują paśniki, czyli specjalne konstrukcje do dokarmiania zwierząt. Niektóre gatunki zwierząt zmieniają swój tryb życia oraz ograniczają aktywność, aby oszczędzać energię i uchronić się przed zimnem. Na przykład kuna poluje tylko kilka godzin w ciągu dnia. Zimą wydra poluje w ciągu dnia. Wiele drapieżników zimą staje się padlinożercami, gdyż łatwiej jest znaleźć padlinę niż aktywne zwierzę. Wiele zwierząt również przemieszcza się na zimę do miast, gdzie łatwiej jest znaleźć pokarm i schronienie. Ssaki zmieniają futro z letniego na zimowe. Futro to jest gęściejsze, o dłuższych włosach.
często też kolorystycznie pasujące do zimowego krajobrazu. Na przykład futro gronostaju zimą jest białe. Zwierzęta wypracowało dużo różnych sposobów na przetrwanie zimy. A jakie są Twoje strategie na mroźne temperatury za oknem? Mam nadzieję, że z filmu dowiedzieliście się wiele ciekawych informacji. Pamiętaj o subskrypcji kanału, jeśli filmik Ci się spodobał. Do zobaczenia!